Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl /wspierajradio.wnet. Z plaży w Zanzibarze przenosimy się do Uzbekistanu i Kazachstanu, a właściwie do Warszawy, ale z Uzbekistanu i Kazachstanu tydzień temu wrócił Krzysztof Strachota, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Skłaniam się nisko. Co się dzieje w Uzbekistanie? Weekend mieliśmy bardzo ostre protesty w Karakalpakstanie, w mieście Nukus, którego pretekstem była próba cofnięcia autonomii tego regionu, a efektem pewnie kilkaset osób zabitych i rannych przez siły porządkowe uzbeckie. Nie wiemy dokładnie, co się w tej chwili dzieje. Wygląda na to, że ta główna fala protestów już jest za nami. Nie, protestuje kto przeciwko czemu? Protestowali mieszkańcy Nukusu, który jest stolicą Karakalpakstanu, który z kolei jest stolicą autonomicznej części Republiki Uzbekistan. Władze Uzbekistanu postanowiły zmienić konstytucję i wśród paru zmian, które proponowano, między innymi była taka, która miała znosić autonomię tego regionu. I przeciwko temu protestowali ludzie. Dosyć troszeczkę absurdalna sytuacja, bo ta autonomia jest fikcją, praktyczna możliwość decydowania o sobie jest ograniczona, ale ona była zapalnikiem emocji regionu. Regionu, który jest oddalony od reszty kraju, który jest biedny, który jest targany problemami ekologicznymi. To jest wyschnięte Morze Aralskie, które leży na terenie Karakalpakstanu. Dość, że kwestia autonomii była właśnie tą iskrą, która wyciągnęła ludzi na ulicę i wywołała taką reakcję władz. Czyli przepraszam za takie głupie stwierdzenie. Z polskiego punktu widzenia, z naszego punktu widzenia nie ma tam ani dobrych, ani złych. Myślę sobie, że pozostaje pewien niesmak, kiedy władza strzela do ludzi i zabija ich w dużych ilościach, czy jakby blokuje dostęp do informacji. To znaczy władza strzelała, to już wiemy, kto jest dobry, kto jest zły. Jest władza, która strzela do ludzi, którzy chcą nawet fikcyjnej autonomii. Tak. Z drugiej strony to jest kolejny sygnał tego, że w Azji Centralnej utrzymuje się i tak naprawdę narasta duże napięcie, które się rzeczy jest niebezpieczne dla regionu, dla ludzi, którym możemy mieć troszeczkę szersze konsekwencje. Myślę, że nie da się tego ustawić w kategoriach dobrych i złych, albo... To był zły początek do pytań. Po pierwsze pytanie na temat samego Uzbekistanu, ale po drugie ważniejsze pytanie, jaka jest relacja między władzami w Uzbekistanie a wojną rosyjsko-ukraińską? Jeżeli chodzi o sytuację w Uzbekistanie, to... W uproszczeniu powiedziałbym, kraj przeżywa epokę Gierka w tej chwili. Znaczy po rządach Karimowa, które się skończyły kilka lat temu, mamy takie oznaki liberalizacji, więcej można w sferze obyczajowej, więcej można w sferze gospodarczej. Pewien taki twardy reżim autorytarny, który wcześniej był przez Karimowa pilnowany, zaczął puszczać luzy. I troszeczkę to, co się teraz działo w Karakalpakstanie, ja traktuję jako przejaw tego, że gdzieś to napięcie tych luzów, tych elementów jakby liberalizacji narastających problemów społecznych, które się z tym wiąże, gdzieś odpaliło. Jeżeli chodzi o pytanie o Rosję, ono jest jeszcze trudniejsze do odpowiedzi, bo Uzbekistan zajął postawę wyczekującą. Absolutnie nie angażuje się, nie zabiera stanowiska publicznie. Bardzo mocno w wymiarze wewnętrznym pilnuje, żeby nie dochodziło do manifestacji postaw ani proukraińskich, ani prorosyjskich. W miarę możliwości zarabia na sytuacji sankcyjnej, to znaczy korzysta z tego, że Rosja jest objęta sankcjami, uczestniczy jakby powiedzmy w omijaniu sankcji, to znaczy umożliwia tranzyt towarów przez swoje terytorium i na tym zarabia. I drży jak zając pod miedzą, żeby przypadkiem się oko Saurona, oko Rosji nie zwróciło na region Azji Centralnej albo żeby nie doszło do jakichś innych wstrząsów wewnętrznych sprowokowanych przez Rosję albo służących Rosji. W Uzbekistanie są bazy wojsk rosyjskich? Nie, nie ma. Uzbekistan na tle całego regionu Azji Centralnej tym się wyróżnia, że prowadził najbardziej świadomą i najbardziej konsekwentną politykę trzymania się od Rosji możliwie z daleka.
Różnie to wychodziło, ale tutaj ten element jakby konsekwencji i celowości jest. Co jeszcze bardziej komplikuje obraz. Powiedział pan epoka Gierka. Widać to w Taszkencie. To jest piękne, rozwijające się miasto? Tak. Znaczy, zwłaszcza jeżeli to porównamy z tym, jak ono wyglądało powiedzmy 10 lat temu w czasach Karimowa, czy kilkanaście lat temu. Znaczy to nie zamyka się już restauracje o godzinie 10, mnóstwo sklepów i sklepików. Można sobie od biedy znaleźć koncert rockowy albo pójść na przedstawienie teatralne, gdzie nie oglądałem, ale tak mi referowano, można sobie gołych mężczyzn obejrzeć, co w kategoriach Taszkentu i Uzbekistanu jest niezwykle odważną rzeczą i tak zmianą w porównaniu z tym, co było wcześniej. A jednocześnie na przykład dużo wyraźniej manifestuje się religijność, czego nie wolno było robić, co było karalne pod rządami Karimowa. Czyli widać ewolucję postaw, ewolucję obyczajów. A z czego żyje Uzbekistan? Co jest jego tym głównym motorem gospodarczym? Na tle regionu on ma dosyć zróżnicowaną gospodarkę. Znaczy, uprawia i sprzedaje bawełnę, która dostarcza dewizy, produkuje złoto, ale w przeciwieństwie do krajów sąsiednich ma własne fabryki, w tym fabryki samochodów, co prowadzi do absurdalnej sytuacji, że nie można sprowadzać samochodów, bo są obłożone dużymi sankcjami i wszyscy jeżdżą Chevroletami produkowanymi pod miastem Andijan. No Boże, ładne i dobre samochody. No powiedzmy, no na pewno nie są to rzęchy ściągane z Polski, zawsze się z Niemiec 30-letnie, którymi, że tak powiem, w sąsiedni Kirgistan czy Tadżykistan jeździ. Ważniejszym państwem w regionie, może najważniejszym, jest Kazachstan. W Kazachstanie również pan tydzień temu był. Tak. I? Podobnie, sytuacja bardzo ciekawego kraju, bardzo ważnego kraju. Ja przypomnę, że oni w styczniu przeszli przez masowe protesty, też krwawo stłumione, które objęły cały kraj, które doprowadziły do symbolicznego usunięcia prezydenta Nazarbajewa i jego rodziny, przynajmniej formalnie oni wyjechali w większości do Dubaju. I sytuacja w tym kraju dużo bliżej położony, sąsiadujący z Rosją, to jest 7 tysięcy kilometrów granicy z Rosją, potężna mniejszość rosyjska na północy kraju, cała masa strachów związanych jakby z Rosją, konotujących takich z Ukrainą, plus pamięć tego, że rosyjskie siły interweniowały w Kazachstanie w styczniu, tak naprawdę doprowadzając do utrzymania się przy władzy obecnego prezydenta Tokajewa. Ale znowu odpowiedź czy reakcja na to Kazachów dalece niejednoznaczna, bo stosunek do Rosji, ja się spotykałem wyłącznie z negatywnym stosunkiem do Rosji. Nawet jeżeli ktoś dostrzegał, że Rosja jest silna i niebezpieczna, był to stosunek raczej negatywny. W zgodnej opinii ludzi, z którymi rozmawialiśmy, stosunek do wojny ukraińskiej, rosyjsko-ukraińskiej, bardzo spolaryzowany i zbalansowany. Część ludzi, zwłaszcza Rosjan i starszych ludzi, popiera Rosję w konflikcie. Większość ludzi młodych i Kazachów, o ile ma zdanie, to jest nastawiona proukraińska. I to wszystko w warunkach absolutnej dominacji w przestrzeni informacyjnej mediów rosyjskich. Znowu bardzo dynamiczna, bardzo nieoczywista sytuacja. I podobnie jak z Uzbekistanem. Chęć przeczekania problemów, ale bardziej aktywna niż w przypadku Uzbekistanu, chęć zarobienia na problemach rosyjskich, bardzo takie gorączkowe rozglądanie się za alternatywą wobec Rosji i wobec troszeczkę również Chin, więc tutaj jest jakby przestrzeń dla Zachodu, jak się wydaje. Powiedział pan bardziej aktywna polityka. Miał pan na myśli, bo było tak, że z Kazachstanu jakaś pomoc humanitarna na Ukrainę trafiła i też trafia ta informacja, którą pan potwierdza, że Kazachstan, Uzbekistan pomagają Rosji w złamaniu embarga. Jeżeli trzeba było być ścisłym, to nie tyle pomagają Rosji w złamaniu embarga, co wykorzystują możliwości, które ta sytuacja im stwarza. Te kraje nie przyjęły sankcji,
jak to bardzo wyraźnie mówią, nie przyjęły sankcji, bo są zbyt żywotnie powiązani gospodarczo z Rosją, są narażeni na kontrdziałania rosyjskie i nie mają żadnych elementów jakby stabilizujących czy ochronnych, które Unia Europejska może zapewnić swoim członkom. Więc tak naprawdę one żyją w stanie przedwojennym. Rosja na tym korzysta, ale trudno jakby przypisać to jakąś bardzo aktywną zaangażowanie się po stronie rosyjskiej. A czy Kazachstan posiada armię? Tak, posiada armię. Zapewne niewystarczającą do ochrony powierzchni kraju, który jest bodajże 8. albo 9. co do wielkości krajem świata, liczy 20 milionów mieszkańców niespełna. A był pan... ale ma, inwestuje w tą armię. A był pan nad Morzem Kaspijskim? Tak, byłem nad Morzem Kaspijskim w pięknym mieście Aktau, który z kolei jest miastem, którym w regionie Mangistau, w którym zaczynały się protesty styczniowe i wcześniejsze protesty robotnicze w 2011-2010 roku w Kazachstanie, wcześniej jeszcze w latach 90. Bardzo ważną o obszar, bo to ropa naftowa, bo to najważniejszy port Kazachstanu, bo to znowu potężne przemiany społeczne, migracja ludzi, pracowników zarobkowych, dynamiczny rozwój infrastruktury i problemy, które to ze sobą ciągną. I Kazachstan w ogóle jest bardzo dynamicznie rozwijającym się państwem, bo jest bogaty. Tak, jest bogaty, dynamicznie się rozwija, ale zawsze pozostaje pytanie, czy ten dochód jest sprawiedliwie, efektywnie dystrybuowany i jak się odnajdują w tym ludzie, którzy są częścią tego Kazachstanu. I tutaj oczywiście tak jak zawsze, ale konkretnie w Kazachstanie jak najbardziej również, jest głębokie przekonanie, że te pieniądze nie trafiały tam, gdzie powinny pójść, nie były wydawane tam, gdzie powinny być wydawane. I to też powoduje rozbudzenie bardzo dużych aspiracji, które nie mogą być wypełnione. Przykład miasta Aktau, do którego ściągają dziesiątki, setki tysięcy pracowników chcących uczestniczyć w tym boomie naftowym, bez jakby refleksji, że no nie wszyscy mogą pracować w koncernach naftowych i zarabiać te pieniądze, które windują średnią zarobków takiego Aktau bardzo wysoko. Koncerny są międzynarodowe, czy też jest przewaga kapitału kazachskiego w koncernach wydobywających ropę naftową? Własność w poszczególnych koncernach jest dzielona. Są tam Amerykanie, ale zdaje się, że znaczącą większość stanowią Chińczycy. Których wpływy są rosnące w Kazachstanie? Tak, jak w całym regionie i poniekąd w świecie. I w Uzbekistanie? Chińczycy jest dla Kazachstanu. Tak. Jak i w całym świecie, ale tam w sposób wyczuwalny. Tak, ale tam też ostro widać opór i obawy przed Chińczykami, która w społeczeństwie kazachskim jest widoczna. To jest zresztą chyba najważniejszy, czy jeden z najważniejszych powodów, dla którego Kazachstan nie zrywa i nie chce zrywać do końca z Rosją. Znaczy Rosja jest tutaj elementem chroniącym przed Chinami, czy balansującym Chiny, czy dającym taką poczucie, że może Kazachowie nie skończą jak Ujgurzy w sąsiednim... Czyli jest wyczuwalny nastrój, bo to jest ważne, jedwabny szlak w końcu, wyczuwalny taki antychińskie uczucia. Tak. Znaczy, są ludzie, którzy robią poważne pieniądze i rozwijają poważne projekty w oparciu o Chińczyków. Obecny prezydent jest sinologiem, ma bardzo duże doświadczenie z Chinami, chce i z nimi umie współpracować, ale nastroje sinofobiczne w społeczeństwie są żywe. A większość eksportu ropy idzie na rynek chiński. I do Europy przez rosyjski port w Noworosyjsku, co w ostatnich miesiącach dwukrotnie dało sobie znać, kiedy Rosjanie zablokowali Kazachom eksport ropy na zachód, okresowo pozbawiając ich dochodów, jakby poważnych dochodów z eksportu. Po raz ostatni się to zdarzyło 2 tygodnie temu, kiedy prezydent Tokajew w Petersburgu w rozmowie z Putinem, z dziennikarzami wprost powiedział, że Kazachstan nie uzna DNR-u i LNR-u, co było aktem dużej, powiedzmy, odwagi manifestacyjnej, sprzeciwu wobec Putina
Petersburgu na oczach jakby telewizów. Mhm. O tym właśnie Rosjanie znaleźli miny z czasów II wojny światowej, które utrudniły eksport kazachskiej ropy z rosyjskiego portu. Czyli jednak to nie jest w harmonii z Putinem prowadzona polityka. Nie. Tutaj napięcie jest duże. Tak jak próbowałem powiedzieć, relacje są bardzo, związki są bardzo silne, waga Rosji jest niekwestionowalna, poczucie zagrożenia i ryzyka jest bardzo duże i odbywa się taki proces jakby kontrolowanego dystansu, to znaczy jak nie pozwolić Rosji za bardzo się zbliżyć, a jednocześnie jak nie sprowokować do jakichś działań, które mogą być dla Kazachstanu bardzo kosztowne. I prawdą jest to napięcie w relacjach z Rosją, ono jest większe niż było jeszcze rok temu przy Nazarbajewie. Co z tego wyniknie, to znowu otwarta sprawa. To rzeczywiście skomplikowana, bo i antychińscy, i Rosja, która ma chronić przed Chinami, i Rosja, która ma związki z Chinami w tym geokonflikcie światowym. Układanka, nie wiadomo jak to wszystko się rozplącze, prawda? To jest Azja. Tutaj nie ma takich typowo europejskich, zachodnich stwierdzeń, że ktoś jest dobry, a ktoś jest zły, albo że prowadzi się jednowymiarową politykę. Tutaj trzeba, jak to mówią Amerykanie, jednocześnie iść i rzuć gumę, to znaczy prowadzić, rozwijać relacje, które są faktem z jednymi, z drugimi, z trzecimi partnerami, niezależnie od tego, jak oni są łatwi czy trudni. Optymalnie mieć świadomość, że każdy z nich będzie miał pozytywne i negatywne elementy oddziaływania na siebie. Optymalnie mieć samemu pozytywne i negatywne instrumenty oddziaływania na tę drugą stronę. Balansowanie jednych i drugich. Znaczy, tutaj nie ma mowy o czystych, takich blokowych, takich zideologizowanych i wykluczających postawach. Tutaj jest element gry, tu jest konieczność jakby łączenia przeciwieństw. Czy mówimy o Kazachstanie, czy mówimy o Uzbekistanie, czy mówimy o innych państwach tego regionu, to w ten sposób właśnie wygląda. Mając sąsiadów Rosję, Chiny i bardzo niestabilną Azję Centralną, gdzieś tam z Afganistanem w tle, nie, będąc Kazachstanem, nie można sobie pozwolić na bycie Stanami Zjednoczonymi, które przecież też nie są zupełnie, czy Chinami, które też nie są przecież zupełnie bez ograniczeń. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Krzysztof Strachota, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.